Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Jeszcze dzisiaj do osób poszkodowanych na skutek nawałnic ma trafić pierwsze wsparcie. Wypłatę środków ma realizować Małopolski Urząd Wojewódzki. W Małopolsce skala zniszczeń jest największa. Wczoraj na podtopionych terenach przebywał prezydent Andrzej Duda. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed ulewnym deszczem, burzami i gradem. Największe szkody nawałnice wyrządziły w Małopolsce. Woda pozalewała piwnice, wdarła się do budynków mieszkalnych. Jest dotkniętych sporo gospodarstw domowych i tym problemem i gospodarstw rolnych. Wczoraj w Małopolsce przebywał prezydent Andrzej Duda. Brał udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przebywał w gminach dotkniętych skutkami ulewy. To m.in. Pcim, Wiśniowa i Raciechowice. Jeszcze dziś ma ruszyć wypłata pierwszych odszkodowań dla osób, które ucierpiały. Tutaj urząd pana wojewody jest do tego przygotowany, żeby wypłata tych pierwszych pieniędzy do 6 tysięcy złotych w przypadku zalania budynków, żeby ona już mogła być realizowana. Wójtowie i burmistrzowie szacują straty. Później przy już szczegółowych szacunkach dotyczących zniszczeń w gospodarstwie domowym te środki wypłacane mogą być znacząco większe. Tam jest 10-20 tysięcy w przypadku budynków rolniczych, ale także jeśli chodzi o budynki, o domy mieszkalne, 100, a nawet 200 tysięcy. Najwyższe kwoty są wypłacane w przypadku całkowitego zniszczenia. Takich przypadków, przynajmniej według informacji z wczoraj, w Małopolsce nie było. W akcje pomocowe zaangażowani byli strażacy i to właśnie im dziękował jeszcze wczoraj prezydent. Siła żywiołu w górach jest czasem trudna do wyobrażenia. Fala przychodzi, niszczy i znika. Po raz kolejny doświadczyli tego mieszkańcy powiatów myślenickiego i bocheńskiego w Małopolsce. Ogromne podziękowania dla strażaków PSP i OSP za ofiarną służbę i pomoc potrzebującym. W trzech małopolskich powiatach obowiązuje alarm przeciwpowodziowy: myślenickim, bocheńskim i limanowskim. Bylibyśmy silniejsi, gdybyśmy się nawzajem bardziej szanowali, mówi w wywiadzie udzielonym tygodnikowi Sieci prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że podziały zawsze będą, bo ludzie mają różne poglądy. Znamy kolejne szczegóły rozmów prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Polski prezydent będzie pierwszym przywódcą, który odwiedzi Biały Dom od początku światowej pandemii. Spotkanie prezydentów Polski i USA odbędzie się pojutrze w Waszyngtonie. Szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski, zapewnia, że na pewno już po rozmowach usłyszymy dobre wieści. Agenda ma być oparta o trzy obszary: zdrowie, inwestycje i rozwój oraz bezpieczeństwo. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to mówimy także o bezpieczeństwie energetycznym i bezpieczeństwie militarnym. Jeśli mówimy o rozwoju i inwestycjach, to mówimy także o Trójmorzu, o właśnie nowych technologiach, o cyberbezpieczeństwie. Także jeśli mówimy o zdrowiu, to oczywiście mówimy o wspólnej pracy w zwalczaniu pandemii, szukaniu leku i szczepionki na to, co dzisiaj nas wszystkich dotyka. Jeszcze przed spotkaniem z prezydentem Trumpem Andrzej Duda będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Polski prezydent jest pierwszym przywódcą państwa natowskiego, który będzie miał okazję rozmawiać z prezydentem USA od momentu decyzji o ograniczeniu liczby amerykańskich wojsk w Niemczech. Prezydent Duda jest rzecznikiem regionu, jest rzecznikiem interesu sojuszniczego. Stąd te rozmowy, stąd te konsultacje. Wiele stolic europejskich, zwłaszcza naszego regionu, także nawiązuje kontakt z prezydentem Andrzejem Dudą. Chcą, aby również ich argumenty wybrzmiały w Waszyngtonie, podkreśla minister Krzysztof Szczerski. Na finiszu kampanii prezydenckiej Andrzej Duda podpisze umowy programowe. Najpierw z Krajową Radą Izb Rolniczych, później z Solidarnością Rolników Indywidualnych. Rafał Trzaskowski w stolicy spotyka się m.in. ze związkowcami z OPZZ, a także pracownikami LOT-u. Szymon Hołownia kontynuuje objazd po kraju belwederem na kółkach. Sondaże mówią o ponad 40% poparciu dla prezydenta Andrzeja Dudy. Prawo i Sprawiedliwość mobilizuje elektorat w całym kraju. Chce zawalczyć o reelekcję już w pierwszej turze. Dziś Andrzej Duda rozpocznie kampanijny dzień od Warszawy. Podpisze umowę programową z Krajową Radą Izb Rolniczych. Po południu prezydent uda się do Wierzchosławic. Tam kolejna umowa programowa z NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Wieczorem Andrzej Duda będzie przebywał w Tarnowie, gdzie spotka się z mieszkańcami miasta. W stolicy
zostaje Rafał Trzaskowski. Spotyka się ze związkowcami z OPZZ oraz Związkiem Pracowników Lotu i przedstawicielami Związku Zawodowego Pielęgniarek. Jeszcze wczoraj kandydat Koalicji Obywatelskiej ogłosił, że powoła specjalną komisję krzywd. W ten sposób, tak twierdzi, chce pomagać osobom skrzywdzonym przez władze PiSu. Od rana w województwie lubuskim przebywa kandydat PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z Gorzowa Wielkopolskiego uda się do Międzyrzeczy, a następnie do Zielonej Góry. Szymon Hołownia dalej jedzie przez Polskę Belwederem na kółkach. Dziś przejeżdża przez Łuków, Radzyń Podlaski, Kozienice, Radom. Wieczorem dotrze do Tomaszowa Mazowieckiego, a następnie do Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi. W województwie warmińsko-mazurskim swoją kampanię kontynuuje Krzysztof Bosak. Robert Biedroń z Lewicy odwiedza Łódź. Wraca historyczny spór o ideały Solidarności. Bogdan Lis, były opozycjonista, później polityk Unii Wolności, a obecnie szef Rady Europejskiego Centrum Solidarności, oskarżał premiera po jego wypowiedzi na temat wieku emerytalnego. Przewodniczący Związku Piotr Duda wytknął mu w odpowiedzi, że obniżenie wieku emerytalnego to jeden z postulatów sierpnia 80. Brama Stoczni Gdańskiej, miejsce symboliczne, świadek historii. I to z tego miejsca premier postanowił wysłać jasny sygnał w sprawie słów Rafała Trzaskowskiego o obniżeniu wieku emerytalnego. I zapomina o tym, że był posłem 4 lata temu. I zapomina również o tym i nie mówi prawdy o tym, że głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego. Premier podkreślił, że takie zachowania i zaprzeczenie faktom to szkoła polityki byłego premiera Donalda Tuska. Mówił, że to za poprzednich rządów Solidarność została zastąpiona przez zasady neoliberalne. Wierność ideałom zastąpił marketing polityczny. Dlatego dzisiaj tutaj, przed tą bramą Stoczni Gdańskiej, naszym miejscem, które jest symbolem, symbolem Solidarności, mówimy dość tego przeinaczania faktów. Na te słowa premiera zareagowali prezydenci Gdańska i Sopotu wspólnie z opozycjonistą z PRL Bogdanem Lisem, dziś przewodniczącym Rady Europejskiego Centrum Solidarności. Bogdan Lis zarzucał premierowi, że mówi o Solidarności w taki sposób, że dzieli Polaków. Zastanawiam się, czy nie wyniósł tego z domu. W latach 80. w czasie stanu wojennego Kornel Morawiecki także dzielił Polaków i Solidarność. To, co robi pan premier, jest powtórzeniem tej działalności. Te słowa wywołały sprzeciw innych opozycjonistów. Wrócił spór ludzi związanych z Solidarnością, który toczy się od lat. Spór, w którym jedna strona zarzuca drugiej odejście od faktycznych ideałów związkowców. Dlatego obecny przewodniczący Solidarności, Piotr Duda, zarzucił Bogdanowi Lisowi, tu cytat, że to nie Solidarność pana zdradziła, to pan zdradził Solidarność i przypomniał, że obniżenie wieku emerytalnego to postulat sierpnia 80. Pan Lis nie tylko o tym zapomniał, ale wspierając ugrupowania, które prowadzą politykę sprzeczną z postulatami sierpnia, odbiera sobie moralne prawo wypowiadania się w imieniu Solidarności. Do słów Bogdana Lisa odniósł się również Andrzej Kołodziej, działacz Solidarności oraz Solidarności Walczącej. Jestem przekonany, że w historycznym sporze o to, czy układać się z komunistami, czy też nie, rację miał Kornel Morawiecki, a nie Lech Wałęsa. Kornel Morawiecki nigdy na żadną współpracę z komunistami nie poszedł. Pewnie dlatego do końca swoich dni nie był ulubieńcem twojego, Bogdan, środowiska politycznego i sprzyjających wam mediów. Andrzej Kołodziej zarzucił Bogdanowi Lisowi fałszowanie historii, wytknął mu przynależność do Unii Wolności. Podkreślił, że Kornel Morawiecki nigdy nie dzielił Polaków. W Toruniu rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wizerunek w każdy kolejny dzień trafi do innego kościoła w diecezji toruńskiej. Wydarzenie ma upamiętnić coroczne procesje, które ulicami Torunia przechodziły 27 czerwca w święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Peregrynacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozpoczęła się w katedrze toruńskiej. Czuję się jak w tajemnicy nawiedzenia. Matka Boża przybywa do nas i możemy wołać, skąd mi, że Matka naszego Pana przychodzi do nas. Ma to miejsce po raz pierwszy w historii. Jest to nawiązanie do procesji, tradycyjnej procesji
z ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która jest główną patronką diecezji toruńskiej, ulicami Torunia. Procesja ma swoją długoletnią tradycję. Po raz pierwszy ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy przeszła ulicami Torunia 27 czerwca 1947 roku. W tym roku ze względu na epidemię ulice będą puste. Wtedy, kiedy planowaliśmy, kiedy trzeba było planować procesję, jeszcze epidemia była w bardzo zaawansowanym stanie, istniały ogromne ograniczenia, nie było możliwości organizowania procesji. I wtedy pojawiła się myśl, zamiast mieszkańcy do Matki Bożej, w tym roku Matka Boża pójdzie do mieszkańców. W diecezji toruńskiej wierni oddają szczególny kult Matce Bożej Nieustającej Pomocy. Nie tylko w jej święto, ale także w cotygodniowych nowennach proszą i dziękują za otrzymane łaski. Jest ich bardzo dużo, ale nie o wszystkich wierni chcą mówić głośno, podkreśla kustosz obrazu ojciec Wojciech Zagrodzki. Znam człowieka, który jest przekonany, że za przyczyną Matki Bożej Nieustającej Pomocy został uzdrowiony z alkoholizmu. Już kilka lat jest trzeźwym alkoholikiem. Co ciekawe, z wdzięczności on bardzo chętnie rozprowadza ikony Matki Bożej. Peregrynacja potrwa do przyszłej soboty. Zakończy ją uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa toruńskiego, księdza biskupa Wiesława Śmigla w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na toruńskich Bielanach. Serbowie jako pierwsi w Europie po wybuchu pandemii koronawirusa poszli do urny. Wczoraj odbyły się tam wybory parlamentarne. Wygrała je serbska partia postępowa prezydenta Aleksandra Vučića. Pierwotnie wybory zaplanowane były na kwiecień. Dla rządzącej serbskiej partii postępowej, która otrzymała 63,4% głosów, to historyczne zwycięstwo. Dziś wieczorem otrzymaliśmy ogromne wotum zaufania od ludzi, największe jak dotąd w Serbii, a niewielu się tego spodziewało. To także wielkie ostrzeżenie od ludzi, proszących nas o to, byśmy jeszcze bardziej byli odpowiedzialnymi i poważniejszymi. Musimy pracować więcej i musimy osiągnąć jak najlepsze wyniki dla naszych obywateli. Mówił po ogłoszeniu wyników prezydent Serbii Aleksander Vučić. To pierwsze wybory, jakie odbyły się w Europie od początku pandemii. Część opozycji wzywała do bojkotu w proteście przeciwko zagrożeniu zdrowia i brakowi demokratycznych standardów kampanii. Także organizacje pozarządowe zajmujące się monitorowaniem działań władzy wielokrotnie oskarżały Vučića i jego partię o zapędy autorytarne, używanie przemocy wobec przeciwników politycznych, oszustwa wyborcze, korupcję, nepotyzm i powiązania ze zorganizowaną przestępczością. Zagrożenia dla wyborców, kupowanie głosów, fałszowanie głosów, osoby głosujące kilka razy, groźby telefoniczne. Wszystko to zostało zgłoszone w ponad 5% lokali wyborczych. Według pierwszych wyników drugie miejsce w wyborach z 10% poparciem zajęła koalicyjna socjalistyczna partia Serbii. Trzeci był Sojusz Patriotyczny Serbii. Uzyskał 3,9% głosów. Serbowie wybierali 250 deputowanych na 4-letnią kadencję do jednoizbowego parlamentu Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbii. Frekwencja we wczorajszych wyborach przekroczyła 45%. Kolejne wydanie informacji dnia tuż po modlitwie Anioł Pański. Zapraszam.